To może być pierwszy krok do powstania sztucznego mózgu. Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz IF PAN opracowali fotoniczny, sztuczny neuron. Polacy postanowili stworzyć sztuczny element ludzkiego układu nerwowego, który do tej pory pozostawał poza zasięgiem medycyny. Miniaturowy układ elektroniczny ma naśladować neurony w ludzkim mózgu. Może to być także przyszłość dla sztucznej inteligencji, która będzie mogła rozpoznawać obrazy z prędkością zbliżoną do doskonałości, czyli ludzkiego mózgu. I coś się najlepszego zrobili? Wstyd mi za takich naukowców, jeszcze do tego polskich.